Pamiętniki księcia pszczyńskiego Ludwika Anhalta stały się inspiracją do powstania unikatowego projektu realizowanego przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, jakim jest cykl filmowy pod tytułem Śladem księcia Ludwika. Ludwika uważa się za pioniera turystyki górskiej na ziemi pszczyńskiej. Zwiedzał systematycznie m.in. Beskidy. Wrażenia z licznych wypraw skrupulatnie spisywał w formie pamiętników. Pierwszy odcinek filmowego cyklu opisywał wyprawę księcia na Baranią Górę w 1810 roku. Tym razem pracownicy Muzeum Zamkowego w Pszczynie ruszają śladem księcia na Klimczok i Magurę, dokąd Ludwik udawał się w związku z częstymi pobytami we wsi Kamienica pod Bielskiem, gdzie Anhaltowie posiadali drewniany dworek usytuowany na widokowym pagórku pod górą Dębowiec, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się popularne schronisko górskie. Za każdym razem, kiedy książę Ludwik odwiedzał Beskidy, przyjeżdżając do Kamienicy czy też do Jaworza, wchodząc na okoliczne szczyty, udawał się do kolib, do szałasów góralskich, gdzie przyglądał się produkcji żentycy, produkcji serków i sam bardzo często kosztował żentycy. Był to jego ulubiony przysmak. Udawał się na kurację żentycą w okresie letnim. Co często opisuje bardzo dokładnie w swoich pamiętnikach. Jak wytwarza się tę żentycę, no będziemy mieli okazję poznać, bo sam zainteresowałem się tym tematem ze względu na opisy księcia Ludwika w jego pamiętnikach. Pamiętniki księcia Ludwika potwierdzają informację, że w wielu przypadkach pasterze zajmujący się wypasem owiec i produkcją żentycy na halach i polanach górskich nie schodzą w dół przez całe lato, przesiadując w zbudowanych specjalnie do tego celu szałasach. Życie pasterzy podczas letniego koczowania było dość skromne. Całym ich pokarmem był chleb, nabiał, głównie zaś żentyca i ser. Właśnie dlatego książę Ludwik odwiedzał regularnie Beskidy, by poza walorami turystycznymi nasycić się tym górskim przysmakiem. O spożywaniu żentycy znajdziemy informacje już w pierwszych pamiętnikach Ludwika, dokładnie w roku 1804, w relacji z pobytu właśnie w Kamienicy, skąd książę wraz ze swoim towarzystwem udaje się na Klimczok i Magurę, gdzie wszyscy spożywają obiad, po czym obserwują wyrób żentycy. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie drogę, po której poruszał się książę Ludwik na początku XIX wieku. Od tego czasu zmienił się krajobraz Beskidów, czy też wygląd niektórych szczytów. Sporo z nich jest bardziej zalesionych, inne z kolei utraciły znaczną ilość drzew. Na stokach i szczytach wielu z nich pojawiło się również dużo zabudowań. Na Magurze książę przesiadywał w górskich szałasach. Dziś znajduje się tutaj schronisko górskie Klimczok, wzniesione w miejscu wcześniejszego drewnianego budynku, tak zwanej Klementynówki. Oba szczyty cieszą się wielką popularnością w Beskidzie Śląskim, do czego przyczyniła się gęsta sieć oznakowanych ścieżek, dobrze zagospodarowane schroniska i szybka komunikacja. Magnesem przyciągającym wielu mieszkańców tego regionu jest również osoba księcia Ludwika, który z zamiłowaniem przechadzał się po ukochanych przez niego Beskidach. Posłuchajmy oryginalnych zapisków księcia z 20 sierpnia 1809 roku. Des Morgens trank ich die erste Molke. Acht Uhr traf ich meine Tour. Rano napiłem się pierwszy raz żentycy. O 8 rozpocząłem wędrówkę do szałasu. W okolicach pierwszej koliby znalazłem wiele malin oraz jeżyn. Auf der ersten Wiese setzte ich. Kiedy dotarłem do pierwszej polany, wziąłem do ręki swoją lunetę i przyglądałem się z wielką przyjemnością tej pięknej okolicy.
U podnóża Klimczoka spożyłem śniadanie, a na samym szczycie zobaczyłem nowo utworzoną drewnianą piramidę. Wozu diese aufgesetzt worden ist, konnte ich nicht. Dlaczego ją ktoś zbudował, tego się nie dowiedziałem. Auf dem sogenannten Sattel der Magura. Na tak zwanym siodle Magury natknąłem się na stada kóz i owiec. Poszukałem miejsca w cieniu, gdzie można było przyrządzić posiłek i w tym czasie nie udałem się na szczyt góry, lecz kawałek w dół po drugiej jej stronie do pięknego źródełka, gdzie napiłem się wody. Kiedy wróciłem, posiłek był już gotowy i zjadłem go z wielkim apetytem. Po posiłku posiedziałem długo w szałasie, przyglądając się pracom przy wyrabianiu sera i rzętycy. To wypełniło mi tak przyjemnie czas, że dopiero za kwadrans szósta pomyślałem o moim powrocie. W czasie jednej z wypraw tutaj na Klimczok i Magurę, kiedy przysiadł, żeby odpocząć, dosiedli się do niego pasterze owiec, jak to określił, którzy są bardzo prostoduszni, i chcieli od niego tytoń i jego fajkę. Jak sam napisał, tu cytuję, na pierwsze się zgodziłem, na drugie już nie. Czyli pierwsze, tytoń poczęstował ich tytoniem, ale fajki już im swojej nie dał, nie oddał. Znaczy gotować, zazwyczaj gotowali wtedy kucharze, panowie. Nawet tutaj, jak wychodzili na Klimczok, na Błatnią, książę często wspomina, że wysyłano wcześniej kucharza i kiedy oni wchodzili już na szczyt, to posiłek już na nich czekał, był gotowy. Kucharz wszystko przygotował wcześniej, cały obiad, posiłek, oni zmęczeni, utrudzeni wyprawą, mogli pięknie spędzić ten czas odpoczywając, przysiadając gdzieś na jakieś polanie albo pod drzewem, gdzie kucharz. I jedzenie było już gotowe. Ale myślę, że w jakichś innych odcinkach opowiemy też, co spożywano w czasie takich wypraw, jakie to były posiłki. Podążając za zainteresowaniami księcia i jego przyjemnymi doświadczeniami związanymi z przyglądaniem się pracą przy wyrabianiu rzętycy, ruszamy dalej i docieramy do Białki Tatrzańskiej, do Bacówki, gdzie będziemy mieli okazję, na wzór księcia Ludwika, przyjrzeć się produkcji rzętycy i sera, począwszy od wypasu owiec. W Białce Tatrzańskiej spotykamy wspaniałych ludzi, którzy od wielu pokoleń wyrabiają rzętycę zgodnie z tradycyjnym kunsztem i recepturą. Jak ciężka i czasochłonna to praca, opowie nam Krzysztof Łaś, z którym rozmawiamy o sposobie wyrabiania tego ulubionego przez księcia Ludwika produktu od samego początku, czyli od wypasu owiec. No pierwsze trzeba owce napaść i wydoić, żeby była zyntyca, no, żeby było mleko. To wszystko zależy od pogody, jaka jest pogoda tam przeważnie, koniec kwietnia, 20 kwietnia, no 25, zależy wszystko od czasu, jaki jest czas, jak jest trawa, to wychodzimy w kwietniu, jak jest zimno, to dopiero od 1 maja zaczynamy sezon. I do... Ogólnie musi być bez śniegu. Czy musi śniegu, być bez śniegu, musi być trawa, co by miały owce się na tym paść, bo my jak już wyganiamy, przychodzimy na pastwisko, to już nie słodzimy po prostu do domu, bo już muszą tu, musielibyśmy im siano włożyć tu na pastwisko, a nie ma tu takich warunków, żeby ich kormić. Także wychodzimy od 1 maja, niekiedy zaczynamy dopiero do 15-20 października siedzą. Rozumiem, że cały czas ktoś jest przy tych owcach.
Czy zostawia się je tak w samopas? Nie zostawiamy, mamy pastucha, trzymamy w pastuchu, a bez dzień się pasą, cały dzień się pasą, tyle, że rano o 4 wstajemy, idziemy doić, podoimy. 4 rano? 4 rano trzeba wstać, bo jak jest więcej owiec, tak jak tutaj jest akurat teraz w tym roku 700 sztuk, ale było co było 1100, to trzeba już o 4, bo trzeba było wstać, żeby to wydoić, mniej więcej tak do godziny 7 się to doiło. Do 7, 3 godziny? 3 godziny trzeba było 3 doić. 3 godziny dojenia. I jak się wydoiło, no to szli, wypili chłopy, wypili kawę, ten co set paść, brał se jedzenie, a nie to pojot w kolebie. No i resztę już w dawnych czasach jest dawni bacowie, starzy bacowie. Już 7 godzina trzeba było owce wypuścić paść. Dostawali ich 3:30, mało co z panią było, bo już byli tak nauczeni, że już 7 godzina owca się już ma paść. Może już być na pastwisku, a my trochę tego nie przestrzegamy, bo trochę pośpimy dłużej, to pół godzinki. A puścimy od 8 godziny już owce idą, od 8 już muszą się paść. Od 8, tam cały czas ktoś jest z tymi owcami? I jeden tam pasie, czy dwóch, na resztę mamy pieski takie border collie, no one trochę pomagają tam nawrócić, czy coś tam. Do godziny pierwszej muszą się paść. O pierwszej zganią ich tam do kosora, koło kosora. One se legają, odpoczywają tą godzinkę. Do godziny drugiej, od drugiej zaczynają, znowu tam chłopy jadą, zaczynają dojenie. Czyli to samo co rano? Znowu to czyli samo znowu co rano, spędzamy do piątej godziny, i tak. Te 2-3 godziny tak. I dojenia. Tak, trzeba dojść. Po południu jest trochę mleka mniej, bo jest czasowo krócej, no to jest mniej, to tam za 2 godziny doją, no to doją tam do 4:30, do 5:00 przeważnie. I resztę znowu jeden idzie, ten co post, to idzie paść. A oni z mlekiem jadą do bacówki. Pasterze przy owcach są cały czas. Również na noc nie można zostawić owiec samych. Dlatego trzeba je spędzić do prowizorycznej zagrody i przez cały czas pilnować. Dawniej pasterze chronili owce przed wilkami w koszarze, rozpalając ognisko. Ponadto koszaru pilnowały psy owczarskie. Psy dawniej na polanach i szałasach nosiły na szyi okowę. To jest obrożem z kolcami żelaznymi dla zabezpieczenia przed wilkami, ponieważ wilk rzuca się do gardła swojej ofiary. Pasterze mają przy owcach swoje drewniane budki, w których niezależnie od warunków pogodowych spędzają noc. Choć psy pasterskie mają bardzo wyczulone zmysły wzroku i słuchu, sen bacy musi być również bardzo czujny. Są zagłówki, tym się przykryje, kołdrą się przykryje, no i resztę troszkę można dżymnąć, no ale nie dużo, tak, czujnie trzeba spać, trzeba słuchać. A przed czym pasterze w dzisiejszych czasach muszą chronić swoje owce? Po to muszą być, że dokuczają nam dość dużo wilki, mamy problem z wilkami. I jakby nas tam nie było, to będą pół stada wybiły, bo musi tam być dwóch chłopów przewożnie, zawsze w szyłowcach musi być. Mimo to, że są psy, ale dwóch chłopów musi być. Czyli praktycznie 24 godziny przy owcach trzeba być. Praktycznie tak. Praktycznie tak to tak. Trzeba nazwać, że praktycznie trzeba 24 godziny, bo ten co pasie, to on tam non-stop z tymi owcami. Tak, że się zmieniają, bo w jeden dzień jeden pasie, w drugi dzień drugi, trzeci dzień trzeci. Tak, nie jeden, bo to by była taka mono robota, bo muszą się troszkę pozmieniać. Co to zaś ci do bacówki, ten idzie tam zaś z bacówki do góry paść. No muszą sobie tak radzić, żeby było dobrze. Owce wydojone, jest mleko i z tym mlekiem coś trzeba zrobić. Nie można go zostawić na drugi dzień. Tak. No nie, bo by się zepsuło, skwasiłoby się i potem już do wyrzucenia nic z tego by nie było. Czyli przywożą, przywożą go w bańkach aluminiowych, 25, przywożą go tu do bacówki i tu się dopiero zakłada. Do puciery drewnianej to cedzą, zakłada się 3 szmaty. Cedzone. Widziałem właśnie, jak to wygląda. Na to się, trzeba z tych brudów trochę to przecedzić. Na to się kładzie cetynę na krzyż. I bez tą cetynę, żeby ta wełna, to wszystko nie wchodziło do tej szaty, do tych powązek, bo zostawało na tej cetynie. No i bez tą cetynę jodłową, przewożnie jodłową, przez to się cedzi do puciery.
średnio ile takiego mleka może być? Oczywiście zależy od pory roku też. Zależy od pory roku i zależy też od stada, no nie? W okresie takim, nie wiem, lipiec, czerwiec, lipiec. To już jest tam do 100 litrów takiego mleka. A jest taki, był taki cos nawet, że dojęliśmy i 170 litrów. Ja rozumiem, że te przykładowo 100-170 litrów, to już jest to bardzo trzeba dużo. I rano, i wieczorem obrobić. No, i to jest bardzo dużo. To już jest dużo. To noc musiało być 5 do tego, bo ręce wysiadały. Nie mogły ręce wytrzymać, bo to jest dojenie dużo. Jak 170 litrów trzeba było nadoić we 4, to było dużo. Dojęliśmy potem w 5, w 6 niekiedy. No to już trzeba chłopów wtedy więcej. No ale to są tak, jak godą chłopy tutaj swoi, to, no to przyjdą i pomogą. Ale młodzież, starsi chłopy, a młodzież... Nie garnie się już. Nie ma szans. Coraz trudniej młodych ludzi spotkać. Do tego nie ma po prostu do tego młodych ludzi. No jak ciepło jest, jak jest ciepło, no to delikatnie się wlewa się do kotła, tam o połowę tego mleka, czy tam 50 litrów wlewa się do kotła. Podgrzewa się, żeby uzyskać w płucie, że jak się klago wlewa pod pustkę, żeby uzyskać temperaturę 36-37 stopni musi być temperatura mleka. I żeby tą podpustkę tam dać. Żeby dodać tą podpustkę, żeby to zaklagało elegancko, żeby to było. Musi być 36-37 stopni mleko ciepłe. No to tak mniej więcej my tutaj już robimy z tym długo, to palec i jest 36, no i temperatura w palcu. Mamy tak mniej więcej taką, bo są tacy, co kładą termometr i robią wszystko na termometr. No nie można też tak i to nie ma żadnego. My akurat może i niekiedy utracimy, bo to jest, powiem panu, że jak się zrobi zimniej se, jest więcej sera. Jak się zrobi cieplej se, jest mniej sera. I to dlatego po niektórzy z termometrem, żeby uzyskać jak największy ten ser, co by wyciągnąć z tej płucie. Takie zależności. Pomimo tego, że coraz mniej młodych ludzi garnie się do tego zajęcia, panu Krzysztofowi udało się zaszczepić synom Piotrowi i Adrenowi chęć do pracy przy owcach. Przysiadamy w bacówce przy rozpalonym ognisku i podgrzewającym się mleku, rozmawiając z synem pana Krzysztofa, Adrianem Łasiem, na temat trudów związanych z wyrabianiem sera i żętycy. Same serki przez kilka następnych dni w delikatnym dymie będą nabierały swojego mocniejszego koloru. Tego dnia czułem, że sam zostałem uwędzony już po kilku godzinach przebywania przy rozpalonym ognisku, wylewając co jakiś czas wiele łez z powodu bardzo gryzącego w oczy dymu. Według słów Adriana Łasia i do tego można się szybko przyzwyczaić. Jak się wleje tą podpuszkę, tak 35 do 40 minut trzeba poczekać, żeby to zaklagało. Zrobi się skrzep w płucie, że przecina się to od krzyża zacynamy. No i jak przetnie, to zakończy się klaganie, po prostu kończy klagać w tym momencie, jak to ruszy już przetnie, no nie? Posiedzi znowu z 15 minut przecięte, no i resztę rozdrobniamy ten na takie. Powinno się ferulą, się ościną, powinno się na takie kosteczki malutkie zrobić, półcentymetrowe, no nie? Oszczepać to, rozdrobnić tak na drobno i później łopsiado to wszystko na dół i tą zintycę wtedy uzyskujemy z tego buncu. Bunt siada na spodek do puciery, a zintyca wychodzi do góry. I to się odlewa. I tą zintycę się odlewa. A to zostaje na dole, a zintyce się bunt odlewa. Bunt zostaje na dole, a zintycę odlewamy.
Żeby bunc osiadł całkiem na dole puciery, trzeba go ręcznie, delikatnie docisnąć do dna. Następnie odlewa się żętycę do kotła i trafia ona ponownie na ogień, żeby można ją było zagotować. Bunc osiadły na dnie puciery zbiera się i zanosi do drugiego pomieszczenia, aby resztki znajdujące się tam serwatki mogły swobodnie skapnąć do pojemnika. Po odcedzeniu bunc jest gotowy do spożycia. Im jest starszy, tym bardziej nabiera kwaśnego posmaku. Podobnie w przypadku żętycy, spożywana na ciepło ma bardziej słodki smak, a na zimno bardziej kwaśny. Bunc jest wykorzystywany najczęściej jako baza do produkcji oscypka i bryndzy. Się nie może zmarnować, dlatego resztkami z pojemnika karmi się jeszcze zwierzęta. To się musi zagotować? To się musi tak zagotować, bo tam jest 90 stopni prawie, bo ona musi... zrobi się taką skorupa na wierzchu, jest takiego gęstego, tak do 10 cm na tym kotliku. I ona przebija od spodu i robi takie bąble, tak jak wulkan, wybija tak jak wulkan. Ma to 3 razy wybić, żeby nie przegotowało, żeby nie była twardo, bo jakby dużo się gotowała, to zrobi się twardo, bieda by było tego, nie byłoby do picia. To też trzeba co jakiś czas przemieszać, tak, żeby nie przypadło? Jak jest dobre kotliki, to dużo nie mieszają, bo on nie przypaluje alaminowy, ale znaczy się miedziany, ale trzeba trochę ruszyć, żeby tam trochę zamieszać i żeby się nie przypalił. Żeby był ten smak, nie było tego, tej przypalizny czuć. Czyli mamy taką zagotowaną żętycę i teraz ją trzeba wystudzić, gdzieś przelać? Wyzbierać, to trzeba to wyzbierać do drewnianej znowu puciery, mniejszej takiej pucierki. Trzeba to wyzbierać i rozszczepuje się tu. Trzeba to tak mieszać, rozmieszać, wymieszać, żeby to było rozdrobnione, tak, żeby nie czuć było tak, żeby to wyglądało jak mleko. Wyprzelować, wyprzeciągać parę razy i odstawiał się, co by chłodła. Można pić to ciepłe, jak to chce. Nie, są tacy ludzie, że uwielbiają ciepłą, tam chlebem gdzieś i coś takiego. No, bo to jest po prostu takie. Miałem okazję ostatnio, kosztowałem ciepłą i zimną. No, to jest czyli takie ciepłą bardziej... taką bezpośrednio tutaj przygotowaną, a ta zimna, ona się ją odkłada na jaki okres? No, to może siedzieć i tydzień, półtora tygodnia. Ona się ukisi i później jest dużo ludzi, co piją kwaśną, no, lubią kwaśną, no i wolą kwaśną. No, to, no i później ona tak zgęstnie. I jest taka jak taki jogurt, coś jak maszlanka, coś takiego podobnego. Po zagotowaniu żętyce przelewa się wielokrotnie i wtedy nadaje się do spożycia na ciepło. Jednak pierwszy raz próbuję podanej na zimno. Dzięki uprzejmości gospodarza mam okazję zadebiutować i napić się pierwszy raz w żętycy, o której wspominał właśnie książę Ludwik, także zdrowie. I jeszcze parę słów na temat wyrabiania sera i oscypków. Na dużego oscypka na przykład. Musi być tam 90 deka tego buncu. No i ogniatają tam na tym ciepłej woda, tak 60-70 stopni ciepło, co by to zaparzyć, co by to wyparzyć dokładnie. Tą zintecę trzeba wygnieść dobrze ze środka z tego oscypka.
co by on mógł jak najdłużej posiedzieć. Bo jak zostanie ta syntyca tam w środku, słabo jest wygnieciony, słabo wyparzony w tej wodzie, to on się psuje. Od środka. Trzeba go dobrze wygnieść. Musi być dobrze wygnieciony, to sieła. Całe co z ta sieła, całe co z te ręce muszą pracować. Nie dość, że dojść trzeba całe... To jeszcze trzeba przy tych w zasadzie na siłownię nie trzeba chodzić. Na siłownię nie trzeba chodzić. No to tak trzeba młodym zareklamować, że darmowa siłownia, siła w rękach. Darmową siłownię. No oprócz tego samo zdrowie, serki, żentyca. Tak. Ale to nie tak jak o dom, że o czwartej jakby on musiał pół do czwartej wstać i iść tutaj, to w tych czasach nie chce się u mnie widzieć takiej, bo nie jak, będzie. No. Jak ja to też słyszę i tak podpatrzyłem, jak ta praca wygląda, no jest jednak godna podziwu i wydaje mi się, że wiele ludzi sobie tego nie szanuje. Przychodzą po gotowy produkt, jeszcze chcą, żeby jak najtaniej go dostać i nie wiedzą, że to jest owoc no, bardzo ciężkiej, mozolnej, długotrwałej takiej pracy. Tak, on nie wie po prostu, są tacy ludzie, że przyjeżdżają tam, naopowiadają im bzdetów takich, że rano były owce wydojone i już połędnie on dostał z tego mleka oscypek. To nie jest prawdą, nigdy w życiu takiego czegoś nie ma. Oscypek do spożycia, jak duży oscypek się robi, co najmniej 5 dni. Co by go zjeść. Jeden dzień go robi, składziesz go na 24 godziny do solanki. Ze solanki wychodzi 12 godzin na obsuszenie z tej solanki, żeby go obsuszyć, żeby obeschnął. Zakłada się go na wędzarnię 3 dni. Jak jest dobra pogoda, taka ładno, ciepło, to 3 dni. A jak jest zimno, później już pluta pod jesień, to trzeba i nawet 4 dni go wędzić do 5, bo jak jest zimno, nie potrafi, on nie przyjmuje tego dymu i trzeba go 5 dni. I ja go to zawsze godą. Oscypek można po tygodniu zjeść dopiero, co by był odsiedziany i dobry. Jeszcze w dawnych czasach dziadkowie, pradziadkowie w górach bacowali. To było ich wyżywienie, nie było żentyca innego. Żentyca serek. Jak było tam coś, chlebusia ja kupił i telu, więcej nie było. Nie było kawy, nie było żadnych napoi. Przychodził z pasenio, lał do cerpoka z intyce, buchnął 2 cerpoki z intycy, był zakrzesony, napity i spokój. Nie cały było sezon. I no cały nie sezon. Nie schodzili z hali, nie schodzili nie z pasiska i tak to wyglądało. Tak jak też ostatnio rozmawialiśmy, no bo książę jeździł na kurację żentycą, czyli rozumie, że żentyca ma właściwości lecznicze. Czy to jest jakiś mit, legenda? Akurat, jak tutaj ludzie też do tego podchodzą? Akurat tego nie wiem. Wiem, że tam coś jakoś kuracja skóry chyba z tej syntecji były, ale to nie jest, trzeba by było nie gotować. Wtedy chyba trzeba było prostą cera surową i tam się śmiali niekiedy, opowiadali, że w mleczarniach kobiety jak pracowały, to one się kąpały w tej leworze, w tej syntecji, bo to jakieś tam walory były skórne, że ładnie cera wyglądała, no nie? No to coś tam, jakoś wartość była, no nie? A tak, nie wiem, na płuca są różne legendy. Ostatnio pan wspominał, że niektórzy, że to jest taka miejscowa wiagra. Wiagra, no to tutaj się śmieją niekiedy panowie, bo jak przyjeżdżają, to ja im godą zawsze, że to jest góralsko wiagra, żeby uwazować, to niekiedy żona pije, godą, to ja też piję, jak mąż pije, to ja też piję. Ale to jest trochę żartem, do śmiechu, trochę do śmiechu, trochę żartem. A tak jak odom, no coś tam na tą skórę to działało, z tego wiem, jak dawno opowiadali, że się kąpały dziewczyny z intencji, no nie. Tutaj kończymy bardzo ciekawą rozmowę z panem Krzysztofem, czemu towarzyszy mi wiele przemyśleń z tym związanych. Powracam również do pamiętników księcia i jego podejściu do życia i wypraw w góry. Zauważam tym samym wiele podobieństw do osób, które spotkałem w Białce Tatrzańskiej. Nie narzekał, że było daleko, że było ciężko. Śledząc te pamiętniki, śmiało mógłbym powiedzieć, że miał dość dobrą kondycję. Jak na XIX wiek, jak na arystokratę, które no, dzisiaj nam się nie kojarzą. Arystokraci jako osoby, które chodziły regularnie w góry, a on z dość dobrą kondycją naprawdę przechodził bardzo dużą ilość kilometrów w czasie tych wypraw w góry i nie był to dla niego żaden problem, nie narzekał, wręcz sprawiało mu to ogromną przyjemność.
to trzeba mieć zamiłowanie do tego. Człowiek się cieszy, jak tam wyjdziemy do owiec i tam se siednimy, pożartujemy, tak, tak, pośmiejemy się. Na świeżym powietrzu jest to ładne i no tak zegodą, że no, ta robota jest trochę ciężko, ale tak ogólnie, ale radość, jest ogólnie radość jakoś zawsze jest z tego, że to niekiedy godą w jesień, a końcem sezon. Już więcej nie będę wyposał. I już koniec. Pozek już 13 lat, nie będę. Ale przyjdzie tak już styczeń, już. Zaś, chyba pójdę, bo jednak się wybiorę i chyba pójdę. No to może wejdziemy i spróbujemy tego serka i żentycy. Zapraszamy. W dzisiejszych czasach rzadko doceniamy sobie pracę drugiego człowieka. Wiele rzeczy chcemy osiągnąć małym kosztem i jak najszybciej. Nie zdajemy sobie sprawy, że często potrzeba wielu sił, nakładu pracy, dużo wytrwałości, żeby osiągnąć jakiś cel. Najlepiej jak towarzyszy temu radość z tego, co się robi. Panie Krzysztofie i panowie z Bacówki w Białce Tatrzańskiej, ogromne podziękowania za tę naukę.